Za co chcielibyśmy dziś podziękować Bogu? Za każdego człowieka, którego Bóg stawia w naszym życiu. A czy byśmy pragnęli podziękować Bogu za naszych bliskich, za dar życia? Panie Boże, niech nasze serca będą pełne wdzięczności za to, że przyszedłeś na ziemię, aby połączyć ziemię z niebem, aby stać się nam taki bliski, stając się człowiekiem dla nas. Gdzie byśmy chcieli szukać dziś Chrystusa, jeśli będzie w naszych sercach pragnienie, aby Go spotkać? W jakich miejscach chcemy Go ujrzeć? Gdzie matka Teresa z Kalkuty szukała Chrystusa? Na ulicy. W tych opuszczonych, ubogich ludziach, w osobach starszych, cierpiących, zmagających się z bólem. I trzeba chyba dzisiaj w rachunku sumienia postawić sobie takie pytanie. Czy gdy patrzę na swoje życie, to mogę być znakiem dla innych? Pamiętamy te słowa Jana Pawła II. Ten, kto wierzy, nie może tej wiary zachować dla siebie. A więc znów prośba Chrystusa. Maryja przyniosła Syna Bożego na ziemię. A dziś pragnie, abyśmy wzięli Go do siebie i z taką gorliwością, jak ten nastolatek Mateusz, troszczyli się o życie ludzkie, troszczyli się o wiarę, troszczyli się o miłość. Duchu Święty, Boże, przyjdź więc i do mnie i ożyw mnie. Przyjdź, nie mogę iść do Jezusa bez Ciebie. I nie mogę darów Twoich trzymać, nie mając życia, jakie daje mi Jezus. On jest jak oliwa, a Ty jesteś płomieniem. Ogień nie może palić się bez oliwy. Przybądź do nas, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi. Panie Jezu, daj nam także światło Ducha Świętego, abyśmy Boga przyjęli do naszego życia. Mocno tą wiarą w Niego żyli i stawali się dla innych czytelnym znakiem, przekazując Chrystusa dalej do każdego ludzkiego serca. Amen.